Środa 12 października, Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w programie o obawach o przyszłość Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie, o inauguracji roku akademickiego i o bezpieczeństwie w dogrzewanych mieszkaniach. Nie dla likwidacji, nie dla braku porodówki, ginekologii i szpitalnego oddziału dziecięcego protestowali pracownicy, ale również mieszkańcy miasta we wtorek przed Powiatowym Centrum Matki i Dziecka. Obawy o przyszłość wywołują działania starostwa powiatowego zmierzające do wypowiedzenia umowy na świadczenia medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z transparentami w milczeniu przed południem we wtorek przed szpital przy Roosevelta wyszli ramię w ramię pracownicy szpitala, lekarze, pielęgniarki i personel wspomagający. Wyszli po to, by zaprotestować, ale przede wszystkim, żeby zapytać, dokąd prowadzą działania starostwa powiatowego związane z wypowiedzeniem umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pytają medialnie i gremialnie, bo nikt z nimi wcześniej nie rozmawiał. Przyznam się szczerze, że dowiadujemy się drogą pantoflową, bo nikt z nami jako pracownikami dokładnie nie rozmawia. My sami nie wiemy, na czym stoimy, także stąd ta demonstracja nasza i pacjentek i nas, żeby wszyscy widzieli, że nam po prostu na tym bardzo zależy, na tej pracy w tym szpitalu. Przeważnie media, bo z nas tutaj starosta nas nie chce informować, ale mam nadzieję, że wszystko to jest z telewizji, z internetu, z radia i takie mamy po prostu wiadomości. No i tutaj co między nami krąży, tak? Zdaniem protestujących wypowiedzenie z dniem 1 stycznia 2023 roku umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na działalność oddziałów położniczo-ginekologicznego, neonatologicznego i dziecięcego to de facto likwidacja Powiatowego Centrum Matki i Dziecka. Ja mam takie obawy przede wszystkim głównie o to, że nasz takie duże miasto i nasz taki duży rejon zostanie bez szpitala, bez porodówki, gdzie jest teraz, nie wiem, 800 porodów rocznie, teraz około 80 porodów miesięcznie, 90. No i nie wyobrażam sobie po prostu, żeby tutaj nie było porodówki, żeby nie było tutaj oddziału noworodkowego czy oddziału ginekologicznego, który jest zapełniony w tym momencie po uszy. Teraz nie walczymy o siebie, bo my jako pracownicy pracę znajdziemy, pracownicy służby zdrowia są potrzebni, natomiast walczymy o miejsce dla rodzenia, dla piotrkowianek i dla okolicy. Podobne obawy mają młode mieszkanki miasta i powiatu, które przyłączyły się do protestu przed szpitalem. W tym szpitalu urodziłam swojego syna. Nie wyobrażam sobie, że musiała jechać na przykład, nie wiem, do Łodzi, a po drodze, nie daj Boże, by się urodził. Sama bym nie dała rady, więc myślę, że szpital jest na tyle potrzebny, że wszystkie młode mamy, które są w tej chwili przy nadziei, potrzebują, żeby no, urodzić. A potrzebują czuć się bezpiecznie, że mamy szpital na miejscu u siebie w mieście. Jesteśmy dużym miastem mimo wszystko, tak? I chcielibyśmy mieć porodówkę też u siebie. Dokładnie, nawet w powiecie jesteśmy, no, z Bełchatowem razem, dwa jedyne szpitale, które mamy porodówkę. Także myślę, że to jest ważna instytucja dla naszego miasta. No myślę, że młodzi piotrkowianie, do których należę, się boją. Boją się o swoją przyszłość, boją się rodzin zakładać, boją się tutaj zostawać. Bo my nie wiemy, czy kiedyś, w dalekiej przyszłości będzie miejsce dla naszych dzieci, dla naszych potencjalnych dzieci, które się jeszcze nie narodziły. I nie wiadomo, czy tu się narodzą, bo nie będą miały miejsca, by się tutaj narodzić. Będzie lekarzy dla nich. My się po prostu boimy tutaj zakładać rodzin i zostawać. Jako potrójna mama nie wyobrażam sobie, żeby w Piotrkowie Trybunalskim nie było oddziału położniczego, w którym rzeczywiście piotrkowianki mogą poczuć się bezpiecznie. W trakcie ciąży wiemy, jak wiele sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, dla matki może się wydarzyć. Jest to kwestia czasem godzin. Ja już nie wspomnę o tym, jak duży komfort jest posiadanie, jakim dużym komfortem jest posiadanie oddziału położniczego w Piotrkowie. To jest bardzo duże miasto. To nie likwidacja szpitala, zapewniał protestujących starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak. Podejmowane kroki to kolejny etap zmierzający do przejęcia szpitalnych usług medycznych przez Urząd Marszałkowski. Nie ma mowy o likwidacji, mówimy o ograniczeniu prowadzenia świadczeń leczniczych w związku z warunkami, które przedstawił samorząd województwa 30 sierpnia, mówiąc o tym, że aby zapewnić ciągłość świadczonych usług, należy przekazać mienie, budynek oraz ograniczyć działalność leczniczą ze strony samorządu powiatowego, aby samorząd wojewódzki mógł przejąć te świadczenia medyczne od przyszłego roku i samorząd powiatu piotrkowskiego jest na to gotowy. Jedyne, które prace są w programie naprawczym anonsowane niejako, bo program naprawczy przyjmuje właściciel, czyli powiat, to jest tylko i wyłącznie ta informacja o ograniczeniu działalności w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii oraz pediatrii, jeśli chodzi o działalność szpitalną. Natomiast tam nie ma słowa o jakich redukcjach pracowniczych z uwagi na to, że toczą się rozmowy z marszałkiem, który ma przejąć te świadczenia i liczymy na to, że również pracowników.
Przypomnijmy, rozmowy na temat zapewniania ciągłości świadczeń medycznych na oddziałach PCMD od nowego roku w sierpniu zaproponował marszałek województwa łódzkiego. To odpowiedź na trudną sytuację placówki i apel starosty o przejęcie oddziałów przez szpital wojewódzki. Powiatowa placówka zadłużona jest na ponad 36 milionów złotych, a starostwo wyczerpało już możliwości dotowania szpitala. Urząd Marszałkowski, tak jak w sierpniu, tak i dziś w komunikacie wydanym do mediów, zapewnia o chęci przejęcia świadczeń medycznych. W piśmie czytamy: samorząd województwa łódzkiego robi wszystko, aby nie dopuścić do likwidacji PCMD. Władze województwa mają świadomość, jak bardzo szpital został zadłużony, jednak cały czas ma szansę na to, by dalej istnieć. Aby tak się stało, niezbędne są odpowiedzialne decyzje władz powiatu piotrkowskiego i dyrekcji szpitala. Na wniosek Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego zostały powołane zespoły robocze, które pracują nad szczegółami porozumienia w sprawie przejęcia szpitala. Jednocześnie cały czas zarząd województwa czeka na ostateczną decyzję starosty i radnych powiatu piotrkowskiego. Starostwo piotrkowskie i Urząd Marszałkowski w Łodzi muszą wypracować wspólne stanowisko w sprawie użyczenia obecnie wykorzystywanych przez oddziały pomieszczeń, użyczenia sprzętu i uregulowania kwestii pracowniczych. I jak się wydaje, to ta ostatnia kwestia może stać się tą problematyczną. Pracownicy szpitala, zgodnie z pismem pana marszałka, mają mieć porozumienie zawarte co do zatrudnienia. Liczymy na to, że samorząd województwa, kiedy dostanie zgodę od nas na przejęcie budynku oraz przejęcie sprzętu. Deklarowaliśmy, aby przejąć pracowników na podstawie artykułu kodeksu pracy 23 prim. Bardzo się z tego martwię, że jeszcze z nikt z państwem nie rozmawiał, ale na posiedzeniu zespołu i pana marszałka jednego i drugiego były deklaracje, że z państwem rozpoczną się rozmowy. We wtorek obradowała Rada Społeczna Powiatowego Centrum Matki i Dziecka. Tematem dyskusji było wypracowanie stanowiska dotyczącego wypowiedzenia umowy z NFZ. W czwartek podczas sesji Rady Powiatu decyzję, co z kontraktem, podejmą radni. I tylko pozostaje otwarte pytanie, co będzie w przypadku wypowiedzenia umowy z funduszem i braku porozumienia między starostwem a Urzędem Marszałkowskim. Kotły gazowe, olejowe, piece węglowe, podgrzewacze, kominki. Co może grzać, działa. Jednym słowem, sezon grzewczy w pełni. Sezon trudny, bo trudno o węgiel, a ceny innych surowców grzewczych są wysokie. Oto jaki pod względem wypadków będzie ten sezon grzewczy drżą strażacy i kominiarze. Problemem może być uzupełnianie piecy nieodpowiednim paliwem, doszczelnianie mieszkań i w efekcie powodowanie dobrych warunków dla pojawienia się śmiertelnego czadu. Służby apelują i przestrzegają, by montować czujniki tlenku węgla. Silny wiatr, brak odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, do tego niesprawne piece opałowe, zatkane kominy sadzą, lepikiem czy smołą z kiepskiej jakości opału. To tylko krok od nieszczęścia, jakie niesie ze sobą zatrucie tlenkiem węgla. A ten bezwonny, bezbarwny, niezauważalny gaz potrafi nieść śmiertelne niebezpieczeństwo. My go nie wyczujemy. Tymi symptomami, które będą świadczyć o tym, że ten tlenek jest, to jest tak naprawdę nasze samopoczucie. To są często bóle głowy, zasłabnięcia, nudności, tego typu symptomy mogą mówić o tym, że jesteśmy w ekspozycji właśnie na ten tlenek węgla. W tym sezonie piotrkowscy strażacy do zagrożeń związanych z ulatnianiem tlenku węgla wzywani byli 3 razy, a przecież sezon dopiero się rozpoczął. Co będzie dalej? Strażacy apelują, by do sezonu jesienno-zimowego odpowiednio się przygotować, sprawdzić instalacje czy przewody kominowe i zaopatrzyć się w takiego strażnika bezpieczeństwa, a jest nim czujka czadu. Ja mam taki czujnik w domu, żeby zabezpieczyć wybuchu czy tam czegoś. Czyli pamiętamy o tym, że... Pamiętamy o czym, oczywiście. Na każdy sezon grzewczy jest. Tak, jest. Dzieci dbają, jak przychodzę, to natychmiast sprawdzają, czy wszystko jest w porządku. Nie czuje się pani wtedy bezpieczniej? Oczywiście. Alarm jest i już ludzie wiedzą, że to jest to, no nie? Trzeba o nich pamiętać. Trzeba pamiętać, oczywiście. I pamiętajmy, po pierwsze, czujka powinna być umieszczona około 2 metrów od urządzenia grzewczego. Po drugie, by działała, trzeba sprawdzić stan baterii, bo tylko sprawna czujka w porę ostrzeże od tlenku węgla w pomieszczeniu.
Po raz 41 w piotrkowskiej filii Kieleckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. I można powiedzieć, to wydarzenie miało miejsce po raz ostatni. Jak zapowiedziano w trakcie uroczystego ślubowania studentów, w przyszłym roku piotrkowska filia ma stać się samodzielną placówką naukową. Tegoroczna inauguracja roku akademickiego w piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się tak, jak to miało miejsce rokrocznie, przez 41 lat istnienia filii. Ale czas na usamodzielnienie się. Zainaugurowany dziś rok akademicki to ostatni, w którym uczelnia działa jako filia. Rozpoczynamy dzisiaj 53. rok, jeżeli chodzi o uczelnię w ogóle, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Natomiast tutaj rozpoczynamy 41. rok kształcenia. Myślę, że to jest taki okres czasu, kiedy można mówić o usamodzielnieniu tej filii. No i takie działania zostały podjęte. W związku z tym idziemy w tym kierunku, żeby przygotować się do uczynienia na bazie filii Akademii Nauk Stosowanych czy Akademii o podobnej nazwie. O usamodzielnieniu się działającej w piotrkowej filii UJK mówiono już od kilku lat. Teraz działania stają się faktem. Dla miasta i dla nas oznacza to pełny, nieskrępowany rozwój w różnych aspektach. My teraz musimy pamiętać, że realizujemy wizję rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którego macierz znajduje się w odrębnym województwie, w stolicy odrębnego województwa. Dlatego też nie wszystkie nasze plany zyskiwały akceptację, co było zrozumiałe, dlatego że musiały się wpisywać w plan rozwoju całego Uniwersytetu. Samodzielna uczelnia będzie bardziej mogła reagować na oczekiwania otoczenia tego społeczno-gospodarczego. Piotrkowska filia Uniwersytetu w tym roku cieszyła się sporą popularnością. Rekrutacja jest zadowalająca, mówią władze placówki. Dziś oficjalnie w poczet studentów przyjęto blisko 500 młodych ludzi. Największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studentów cieszył się kierunek anglistyka i pielęgniarstwo. Jaki kierunek wybrałeś? Filologia angielska. Dlaczego to? Ponieważ zawsze interesował mnie język angielski i zawsze po prostu mi się podobał, więc stwierdziłem, że czemu nie pójść dalej i czemu nie kontynuować z tym. To będzie przyszłość? Tak, to będzie moja przyszłość, tak myślę. A jaka praca po tym kierunku? Raczej tłumacz. I jaki ty zawód wybrałaś? Pielęgniarstwo. To jest przyszłość? Tu będzie praca? Wydaje mi się, że tak, bo teraz każdy poszukuje dobrej pielęgniarki. Zwłaszcza w sytuacji, jaka panuje aktualnie na świecie. Podczas inauguracji nie zabrakło życzeń powodzenia kierowanych do młodych studentów. Niech wyjątkowe osoby wywodzące się z naszego miasta, jak chociażby generał Grodrowecki, będą inspiracją zarówno dla studentów, jak i dla grona profesorskiego do rzetelnej, codziennej, sumiennej pracy, nauki dla naszego kraju. Uczelnia obecnie kształci kilkuset studentów. Większość z nich otrzyma dyplom ukończenia Akademii Piotrkowskiej. Październik to miesiąc, w którym ślubuje nie tylko studencka brać. W październiku zazwyczaj odbywają się także ślubowania pierwszaków ze szkół podstawowych. Pierwszoklasiści składają ślubowanie, a dyrektorzy ich szkół pasują ich na uczniów. Będziemy kochać ojczyznę, będziemy dobrymi kolegami, wzorowymi uczniami, tak by nauczyciele oraz rodzice byli z nas dumni. Tak ślubują pierwszoklasiści. I tak w rytm piosenki z uśmiechem na twarzach, elegancko ubrani i dumni pierwszoklasiści wkroczyli na szkolną salę, by zaprezentować to, co przez ponad miesiąc przygotowywali. Śpiewanie piosenek czy recytacja wierszy to dla pierwszaków wyzwanie, jednak mimo że występ na scenie to poważna sprawa, to najważniejsze w tym dniu było ślubowanie. Ślubuję! Będę się starać być dobrym kolegą, z tym zachowaniem i nauką sprawiać radość. Przepraszam, rodzicom i nauczycielom. Ślubuję! Ślubowanie i pasowanie to jeden z ważniejszych momentów w życiu każdego ucznia. I choć pierwszoklasiści dopiero zaczęli swoją przygodę ze szkołą, to już zdążyli się z nią polubić. Mamy fajną panią w szkole. Dostaje się dobre oceny, na przykład 6 i 5. A wy się lubicie uczyć? Tak. Czego najbardziej? Ja... polskiego. A ty? Informatyki.
Ja angielskiego. Co to znaczy, dziewczyny, być dobrym uczniem? Że dostawać dobre oceny, czyli 6 i 5. Nie gadać na lekcji i słuchać pani. Pierwszakom podczas uroczystości ślubowania towarzyszyli rodzice, zaproszeni goście oraz grono pedagogiczne. Chciałabym życzyć, żeby przede wszystkim spełniły się ich wszystkie marzenia, jakie pokładają przychodząc do szkoły. Żeby były zadowolone, żeby oczywiście otrzymywały jak najlepsze noty. No i żeby zawarły tu piękne przyjaźnie, których im bardzo życzę. W tym roku do 13 w poczet uczniów wstąpiło 50 pierwszoklasistów. Podobne uroczystości przeżyje blisko 700 piotrkowskich pierwszaków. Nauczyciel, konspirator, jeden z żołnierzy wyklętych, jednym słowem bohater działalności Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca, Instytut Pamięci Narodowej poświęcił wystawę. Tą można było oglądać przed budynkiem Mediateki 800-lecia. Wystawa poświęcona Stanisławowi Sojczyńskiemu, pseudonim Warszyc, umożliwia poznanie wyjątkowej w historii kraju osoby, bohatera niezłomnego. Na planszach widz poznaje drogę życiową Warszyca, żołnierza Armii Krajowej, który nie złożył broni w 1945 roku. To jest w sumie najważniejsze przesłanie wystawy. Pokazać, że dzięki ludziom powstawała konspiracja okresu wojny, konspiracja antykomunistyczna i to oni nadawali jej ton. To oni wybierali przede wszystkim współpracowników, planowali akcje i je realizowali. Działalność konspiracyjna młodego nauczyciela przeciwstawiającego się komunistycznemu reżimowi zaprezentowano w formie przystępnej dla młodych odbiorców i innej niż dotychczas wystawy prezentowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Tym razem dokumenty czy zdjęcia zastąpiono rysunkami nawiązującymi do formy komiksu. Robimy to w wersji komiksowej, bo dzisiaj rysunek najlepiej przemawia do młodych osób. Chcemy, żeby ta postać dzięki temu stała się bliższa. Można powiedzieć, jak troszeczkę jak postać właśnie z komiksów. Powiedziałbym, niekiedy ci bohaterowie, którzy trafiają na karty komiksów i są osobami często fantastycznymi, w tym momencie chcemy, żeby ta historia II wojny światowej, historia ciężkiej okupacji sowieckiej, związanych między innymi po 1945 roku, przemówiła do młodych. No na pewno jest przyjemniejsza do zapamiętania jest i łatwiejsza. Jest ciekawsza i jest większa przyjemność z czytania tego. Czyli lepsze coś takiego niż same suche fakty, ewentualnie jakieś dokumenty źródłowe? No tak, też są tu obrazki i bardziej to przedstawia sytuację. Niż takie same regułki, co trzeba zapamiętać na pamięć, a takie to bardziej się przyswoi, wiadomo. W otwarciu wystawy przed Mediateką udział wzięli prezes IPN dr Karol Nawrocki, marszałek senior Antoni Macierewicz, poseł na Sejm Anna Milczanowska, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk oraz prezydent Krzysztof Chojniak, który podkreślał, jak ważne jest, by młodzi ludzie mogli uczyć się o patriotyzmie i ideałach, poznając polskich bohaterów. Fotograficzna stolica kraju, tak w XX wieku można by było powiedzieć o Trybunalskim Grodzie. Fotografów w mieście wówczas nie brakowało. Robili zdjęcia mieszkańcom miasta i nawet nie wiedzieli, że dla nas współczesnych tworzą dokument historyczny. W efekcie stali się inspiracją do napisania książki o historii zakładów fotograficznych i pracujących w nich fotografach. Przeszłość oświetlona błyskiem magnezji to najnowsza książka Jacka Ziętka. Tytuł brzmi tajemniczo. Jak tajemnicza jest magia fotografii? Bo właśnie książka poświęcona jest sztuce archiwizowania tego, co tu i teraz. Autor w książce opowiada o 49 zakładach fotograficznych działających w Piotrkowie Trybunalskim do 1945 roku. Książka pod tajemniczym tytułem Przeszłość oświetlona błyskiem magnezji. No, jest o historii i działalności piotrkowskich zakładów fotograficznych, tych atelier, które powstawały już w latach 60. XIX wieku i funkcjonowały niektóre z nich przez długi okres, najdłużej ponad 30 lat niektóre działały w Piotrkowie, cieszyły się ogromnym wzięciem, wiele osób przychodziło, robiło sobie specjalne fotografie rodzinne, osobiste, do dowodów, do różnego rodzaju dokumentów potrzebnych. I ta książka, którą chciałem dzisiaj Państwu tutaj zaprezentować, jest przede wszystkim o tym, jak wiele w działalności i w historii miasta Piotrkowa miały właśnie do czynienia te zakłady fotograficzne. W książce nie brakuje przykładów zdjęć wykonywanych w piotrkowskich zakładach fotograficznych.
I jak mówi sam autor, nie tylko działalność zakładów jest fascynująca, ale również same fotografie dla historyków i archiwistów niosą ze sobą kopalnię wiedzy. Mamy już ponad 1000 zdjęć, które praktycznie mogą posłużyć do dalszych studiów, czy to nad modą, którą uchwycona została na zdjęciach, nad różnego rodzaju odznakami patriotycznymi, nad mundurami. Mamy zdjęcia zarówno żołnierzy i oficerów rosyjskich jeszcze z czasów guberni piotrkowskiej, potem żołnierzy austriackich w czasie I wojny. Promocja książki Przeszłość oświetlona błyskiem magnezji odbyła się w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Zgromadziła wielu pasjonatów historii i fotografii. Promocji towarzyszyła wystawa zdjęć i sprzętu fotograficznego, a książkę można kupić, kontaktując się z kancelarią Piotrkowskiego Archiwum. Mamy już środek tygodnia, a to dobry czas, by zaplanować weekend. A jak spędzić go rodzinnie z dziećmi? Na to pytanie odpowiedź ma Miejski Ośrodek Kultury. W niedzielę można czas spędzić w teatrze. O szczegółach dyrektor placówki Elżbieta Jarszak. Kochane dzieci i drodzy rodzice, wszystkie inne osoby towarzyszące, bardzo serdecznie zapraszamy już w najbliższą niedzielę na kolejne niedzielne teatralia. Będzie to bajka Mały Książę. Warto zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam. Niedziela, godzina 17. A dorośli czas mogą planować już na przyszły tydzień. W czwartek startują Trybunały Uśmiechu. To będzie okazja do pośmiania się i spotkania z polskimi gwiazdami teatru, estrady i kabaretu. O szczegółach Bartosz Gumulec. Drodzy Państwo, szanowni piotrkowianie, witam i zapraszam na 19. już edycję Trybunałów Uśmiechu. Rozpoczynamy w czwartek 20 października fenomenalnym spektaklem z fenomenalną rolą Hanny Śleszyńskiej, Judy, czyli teatralna opowieść o aktorce Judy Garland. W piątek dwa spotkania, zupełnie inne, oba wyjątkowe. O 18.00 Stanisław Sojka Trio, czyli kameralny, przepiękny, wzruszający, ale i momentami zabawny koncert Stanisława Sojki. A o 21.00 ogromna dawka kabaretowego, komediowego, stand-upowego żartu. Wszystko za sprawą piotrkowianina Michała Pałupskiego. W sobotę creme de la creme tegorocznego festiwalu, nie boję się tego powiedzieć, 50 lat kabaretu, tej wspomnienia i pomówienia. Z nami na scenie i Zenon Laskowik, i Krzysztof Jaślar, i Katarzyna Pakosińska, którzy przeprowadzą nas przez te 50 lat od początku powstania legendarnego Teja. Bądźcie Państwo z nami, kupujcie bilety, bo mam nadzieję nic nie przeszkodzi temu, byśmy spotkali się w przyszłym weekend w piotrkowskim MOK-u. Dlatego trzymam kciuki, zapraszam na Trybunały Uśmiechu www.trybunale.pl. Do zobaczenia. To wszystko na dziś. Zapraszam Państwa na magazyn sportowy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Października w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafijczuk. A dzisiaj zgodnie z zapowiedzią wracamy do trzeciej w tym sezonie wygranej piłkarek ręcznych Piotrkowi. Nasz zespół pokonał w Chorzowie miejscowy Ruch 35-28, a fragmenty tego spotkania właśnie oglądamy. Najlepszą zawodniczką meczu została wybrana Daria Opelt. Dziewczyny zawsze stawiają twarde warunki. No, na szczęście mecz potoczył się po naszej myśli. Było trochę błędów. Momentami myślę, że mogliśmy zagrać trochę lepiej w obronie, ale na szczęście wywozimy 3 punkty. Ja myślę, że zasłużenie ci, bo wygraliśmy. Byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym. Wydaje mi się, że był jeszcze taki moment, w którym mogliśmy ten wynik troszeczkę podciągnąć do góry. Początek drugiej połowy był taki, że zaczęliśmy dobrze, potem mieliśmy chwilę takiego, że każda zawodniczka, która dostała piłkę, próbowała indywidualnie skończyć akcję. Bodajże z 8 bramek czy 9 przewagi zrobiło się nagle 5. No i tak potem zaczęliśmy walczyć. Trochę za słabo zagraliśmy się w obronie, bo za słabe warunki postawiliśmy, zwłaszcza w drugiej połowie w obronie. Aczkolwiek straciliśmy jej bramek w sumie niż w pierwszej. Też jakoś tam zasługa na pewno Darki Opel, która dzisiaj dobrze strzegła naszej bramki. W drugiej połowie przy tej obronie 5-1 też nie potrafił sobie do końca prowadzić
z naszą defensywą. No 6-0 zagraliśmy za bardzo pasywnie i tutaj na pewno będziemy na ten temat jeszcze sobie rozmawiać z zawodniczkami i starać się to poprawić do najbliższego spotkania, które gramy z Jarosławiem. Wspomniany przez Krzysztofa Przybylskiego mecz z Eurobud JKS-em Jarosław pokażemy w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków. Teraz o meczu piłkarzy ręcznych piotrkowianina, który przegrał niestety w Lubinie pojedynek 6 serii męskiej PGNiG Superligi z miejscowym Zagłębiem 22-23, do przerwy przegrywając 8-9. Dla gospodarzy było to pierwsze w tym sezonie zwycięstwo. Bohaterem spotkania był Marcin Schodowski, były bramkarz piotrkowianina. Posłuchajmy jego wypowiedzi z konferencji prasowej. Można powiedzieć, że mecz wyglądał tak, jak gdzieś tam zakładaliśmy, że to cały czas wynik będzie oscylował wokół remisu, gdzieś tam powiedzmy z niewielką przewagą jednej czy drugiej drużyny. Mecz na pewno walki, tak? Tutaj na pewno chylę czoła przed kolegami z drużyny, bo naprawdę zostawili kawał zdrowia na parkiecie. W dzisiejszym spotkaniu dla nas najważniejsze były punkty. Cel został zrealizowany, ponieważ na pewno to zwycięstwo przed taką przerwą reprezentacyjną da nam na pewno dużego, powiedzmy, jakiegoś takiego kopa do dalszej pracy, tak? Bo można powiedzieć, że troszeczkę się zakopaliśmy po tych wstępie sezonu. Tak jak powiedział Marcin Schodowski, teraz w rozgrywkach PGNiG Superligi trwa przerwa spowodowana meczami reprezentacji Polski. Piotrkowianin wróci do gry 19 października o 20:00 pojedynkiem w hali Relax z Sandrą Spa Pogonią Szczecin. Świetną serię w rozgrywkach czwartej Ligi Łódzkiej notuje Polonia Piotrków. Zespół trenera Roberta Grzesiuka wygrał kolejne spotkanie i umocnił się w ten sposób na trzecim miejscu w tabeli. W meczu 13 kolejki rundy jesiennej Polonia pokonała w Opocznie miejscową Ceramikę 3-2, przegrywając do przerwy 1-2. Bramki dla Polonii strzelali Adrian Malicki, Krzysztof Wojciechowski i Mateusz Jakubiak. Warto wspomnieć, że nasza drużyna przegrywała w tym spotkaniu już 0-2. Zobaczmy zresztą, jak padały bramki dla Polonii. Polonia Piotrków kolejne spotkanie rozegra przed własną publicznością 15 października w sobotę o 15:30. Zmierzy się z czwartym w tabeli Orkanem Buczek i będzie to najciekawsze spotkanie 14 kolejki czwartej Ligi Łódzkiej. Zapraszamy na stadion przy ulicy Ronalda Reagana, a także na kolejny magazyn sportowy, który jak zwykle w telewizji Piotrków w kolejną środę 19 października.